Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana 6,35. Jezus, chleb życia. Siedmiokrotnie w Ewangelii Jana znajdujemy wypowiedź o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. W rozdziale 6 Pan mówi o sobie, że jest chlebem życia. Co jednak należy przez to rozumieć? Dlaczego porównuje się z chlebem naszym podstawowym pokarmem? Oto i sens tego porównania. Jego osoba jest nam niezbędna tak bardzo jak codzienny chleb. Nie dla każdego człowieka jest to jasne. A jak byłoby, gdyby Syn Boży nie stał się człowiekiem? Gdyby nie przyszedł na tę ziemię i nie oddał za nas swojego życia? Kto byłby w stanie rozwiązać problem naszej winy? Kto zostałby naszym wybawcą? Gdzie byłaby nadzieja dla poszukujących, zbłąkanych ludzi, dla uginających się pod ciężarem swojej winy? Tak, bez Pana Jezusa Chrystusa, bez Jego odkupieńczej śmierci na krzyżu Golgoty, my ludzie jesteśmy zgubieni jako bezsilni niewolnicy grzechu. Znajdujemy się na drodze do piekła, miejsca wiecznego potępienia. Ale Ewangelia świeci jasnym światłem nadziei. Mówi, że Chrystus daje życie, wieczne życie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Bóg nie tylko pragnie, by każdemu, kto ze skruchą i wiarą do Niego przychodzi, dać nowe życie i przyjąć Go jako swoje dziecko. On pragnie również, aby Jego odkupieni karmili się Jezusem Chrystusem i w ten sposób zdobywali siłę do praktycznego życia w wierze. W rzeczywistości przyjmowanie tego pokarmu odbywa się każdego dnia przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego, przez szczerą społeczność z Panem Jezusem. On jest prawdziwym chlebem życia.